Witam serdecznie, Wojciech Wysłowski z tej strony. To jest kolejne wideo z serii 30 wideo. Dzisiaj chciałbym porozmawiać z Tobą o budowaniu w ogóle wizerunku w sieci. Wiele osób mnie pyta, Wojtek, w ogóle jak zacząć budowanie i planowanie budowania wizerunku w sieci, więc ja wszystkim mówię, że proponuję Ci zacząć od być może takich materiałów wideo, jak ja nagrywam, ale przede wszystkim zacząć od bloga. Powiedziałbym Ci też zawsze zastanowić się na tym, czy nie warto kupić domeny, która jest Twoim nazwiskiem, bo Twoje nazwisko jest chyba największym Twoim dobrem, jest to Twoją marką osobistą, jest to przede wszystkim Twoim nazwiskiem, więc warto zadbać, jaka treść znajduje się pod taką domenę. Więc jeśli sprawdź sobie już dzisiaj i zobacz, czy na przykład domena, na przykład tak jak ja mam, czy wojciechwysłowski.pl, czy ona jest jeszcze wolna. Najlepiej, jeśli byś kupił domenę właśnie z taką końcówką .pl, bo statystyki mówią jedno. Ludzie już mechanicznie wpisują na końcu adresu właśnie .pl, więc to też jest łatwe. Więc jeśli masz okazję, kup po pierwsze własną domenę z imieniem i nazwiskiem. Po drugie, zacznij prowadzić własnego bloga, zacznij pisać w tym blogu, zacznij się pokazywać. Plusem takiego bloga jest to, że ten blog pracuje dla Ciebie 24 godziny na dobę, 40 przez cały rok, codziennie pracuje, czyli możesz Ty być gdzieś na wakacjach, a ktoś może przeczytać wpis na Twoim blogu i w ten sposób możesz pozyskiwać przyszłych partnerów, czy przyszłe osoby zainteresowane Twoim biznesem, czy Twoim pomysłem biznesowym. Na blogu też możesz poprzez wstawianie reklam, czy dogadanie się przed innymi osobami, na przykład tak na moim blogu, że część na przykład artykułów sponsorowanych, gdzie firmy płacą za to, że na przykład napiszę artykuł lub umieszczę artykuł, który oni przyszykują dla mnie. To jest kolejną korzyścią, można na takim blogu też zarabiać. Jeśli przekujesz swoją pasję, na przykład mam dużo blogów, które mówią jak zwieść długów, czy jak oszczędzać na finansach, i też to się przekłada, że w którym możesz proponować na przykład, nie wiem, konta bankowe, czy inne pośrednie rzeczy. Więc warto się przyjrzeć, warto zacząć od początku planowania swojego budowania wizerunku w sieci, warto zaplanować budowanie takiego wizerunku. Oczywiście kolejnym takim etapem jest materiał wideo, taki jak tutaj. I wideo też ma taki plus do siebie, że w momencie, kiedy ja nagrywam te wideo, Ty możesz oglądać go jutro, pojutrze, za miesiąc, za dwa miesiące, a cały czas to wideo może być aktualne, czyli cały czas możesz wziąć korzyści z takich porad, korzyści z takich krótkich wskazówek. Dlatego przyjrzyj się w ogóle, czy planujesz swoją przygodę za marketingiem. Jeśli tak, to zacznij planować właśnie budowanie wizerunku swojej sieci. Więc proponuję Ci jeszcze raz, byś kupił własną domenę z imieniem i nazwiskiem i by zaczął budować blog. Są dwie istotne rzeczy, które pomogą Ci w przyszłości osiągnąć bardzo fajne rezultaty z marketingu. Jeszcze raz dzięki, do usłyszenia, cześć, Wojciech Wysłowski.